Dla nas to jest przede wszystkim projekt edukacyjny. Chcielibyśmy młodym ludziom pokazać powstanie styczniowe. To jest takie wydarzenie, które jest na tyle odległe od nas, że no już nie istnieją takie bezpośrednie rodzinne przekazy z rodziców czy dziadków. W związku z tym no, musimy się dowiedzieć tego z książek, musimy dowiedzieć się tego z wystaw, z różnych tego typu mediów. I taka wystawa może być próbą wyobrażenia sobie, jakie dylematy, jakie problemy stały przed ludźmi 1863 roku i w ten sposób jakby staramy się przybliżyć młodemu człowiekowi historię. Ta wystawa w interaktywny sposób wciąga młodzież do działań. Wymaga zadawania sobie pytań, odpowiedzi i szukania odpowiedzi w posiadanej wiedzy, ale też pozwala tą wiedzę uzupełnić o wiadomości, które na wystawie są zawarte. Oczywiście, że najlepiej, jeżeli młodzież korzystałaby z tej gry w towarzystwie osób trochę lepiej zorientowanych, edukatorów, którzy to codziennie, po 3 godziny dziennie będą czekali na gości i pomagali im w oprowadzaniu. Jest to po prostu nauka przez zabawę. Na pewno takie wystawy, które mają nieco inny od takiego klasycznego formatu charakter, są dobrą metodą, aby przykuć uwagę młodego człowieka. Powstanie styczniowe nie jest dzisiaj tak często przypominane, jak było chociażby w II Rzeczpospolitej, gdzie dla każdego młodego człowieka takim wielkim przeżyciem były chociażby spotkania z wciąż jeszcze żyjącymi powstańcami. Dzisiaj musimy szukać nowych metod dotarcia do młodego odbiorcy i do skłonienia go do refleksji, bo mimo iż minęło 150 lat od powstania styczniowego, to ta ówczesna ofiara złożona przez dziesiątki tysięcy naszych rodaków była tak wielka, że chyba i dzisiaj pobudza nas do refleksji. Musimy znaleźć jakąś drogę interpretacji, zrozumienia tamtych wydarzeń i odniesienia ich do dnia dzisiejszego. Dzieci i młodzież są dzisiaj nastawione na zupełnie inny rodzaj form edukacyjnych, dlatego tradycyjne wystawy, tradycyjne książki nie są w stanie ich już porwać. Szukamy takich dróg dotarcia do wyobraźni młodzieży, żeby pociągnąć ich w zabawowej formie i jakby poniekąd edukować przy okazji. Czy ta wystawa odniesie i ten sposób na edukację odniesie sukces? Oczywiście pokaże czas, ale ja jestem gorąco przekonana o tym, że tak.